Te dwa miasta łączy jedna wspólna rzecz. Obie leżą nad rzeką Wisłą, ale dzisiaj walka na to, że będzie się odbywać na torze imienia Mariana Rossego. Moto Arena w Toruniu, a start, na które w meczu Torunia z Gdańskiem zapraszałem Państwa już bardzo gorąco. Kacper Wiśniewski. Oraz Rafał Serwiak. Troszeczkę mi się język zaplatał, no, ale też czasami zdarzają się takie pomyłki. Dobrze, mamy 5 minut do meczu, można powiedzieć meczu drużyn, które mają coś do udowodnienia. Toruń walczy o jak najwyższe rozstawienie, a Gdańsk walczy o to, aby o te playoffy, żeby w tych playoffach po prostu się utrzymać. Czas na bohaterów tego spotkania. Najpierw ekipa Wybrzeża Gdańsk. Z numerem jeden Kamil Patlek, z podwójką Maciej Kebab, z numerem 3 Łukasz Kaczmarek, z numerem 4 Kamil Nowak, z numerem 5 Kamil Wojewoda, z numerem 6 Kacper Dudziński, pod 7 Mateusz Mińkowski i pod 8 Nikodem Wiśniewski. Ekipie gospodarzy, czyli ekipie Apatora Toruń. 9 to Szymon Bobel, 10 Bartek Krawicki, 11 to ZZ Zaleszka Wokulskiego, 12 Ksawera Lżejski, 13 kapitan drużyny Mateusz Johnson, 14 Bartek Sokołowski, Bartosz Jęsy z numerem 15 i Szymon Barański z numerem 16. Tak jak już wcześniej wspomniałem, jest to starcie drużyn na tę chwilę numer 3 i 5, jeżeli chodzi o zestawienie pierwszej ligi. Faworytem są gospodarze, ale na pewno ekipa gdańska będzie chciała tutaj udowodnić, że no nie po to przyjechali do Torunia, żeby stanowić tutaj tylko tło tego spotkania i na pewno będą chcieli walczyć do samego końca. Być może odpowiednie nawet psikusa i wywalczenie pełnej puli, bo przecież do odrobienia mają 7 punktów z pierwszego spotkania. Jeszcze na szybko osoby funkcyjne przedstawimy. Dawid Ociepa dzisiaj w roli sędziego, kierownikiem zawodów jest Michał Bułka, kamerzystą Jakub Gurbisz, a jest to 12. kolejka zmagań. A więc wkraczamy już w decydującą fazę. Toruń na razie jest na trzecim miejscu i jest na razie bliski pojechania w ćwierćfinale ze Śląskiej Świętokrzyskiej. Teraz za tę chwilę gdańskie Wybrzeże czeka albo Wrocław, albo Bellevue Aces, więc to będzie bardzo trudna przeprawa dla jednych i drugich. Warto też dodać, że w coraz lepszej formie są zawodnicy jak Lżejski czy Johnson, ale po z drugiej strony Kasprze, nie wiem czy zauważyłeś, świetnie prezentuje się Mateusz Mińkowski i to na jego, myślę, głowie będzie dzisiaj spoczywał wynik, ale na pewno też ekipa gdańska liczy właśnie na poprawę formy Maćka Kebaba. Też tak sądzę, ostatnio Maciej Kebab nie prezentował się lepiej, ale mam nadzieję, że poprawi swoją postawę i w dzisiejszym meczu pokaże się nam z jak najlepszej strony. Warto dodać też, że ekipa gdańska także idzie z ZZ-ką za Kamila Patleka i właśnie dwie ZZ-ki w biegu pierwszym. Za Kamila pojedzie Nikodem Wiśniewski, a za Leszka Wokulskiego Bartek Sokołowski. Przypomnijmy, że na razie póki co rekord toruńskiego owalu to Mateusz Johnson 44,4 z 9. kolejki. Więc zobaczymy, czy ten rekord dzisiaj padnie. Ważna też informacja, jeżeli chodzi o tabelę w pierwszej lidze. Tak jak wcześniej wspomniałem, Gdańsk jest na 5. miejscu, ma punktów 13, a Toruń na razie ma punktów 16, ale jeżeli wygrają ten mecz, no to oczywiście przeskoczą Śląskie Świętochowice. Na razie liderem Bellevue Aces 29 punktów, ale przypomnijmy, że oni już mają zaliczony mecz z Wandą Kraków, więc im został jeszcze tylko jeden mecz na rozkładzie. Sparta Wrocław 26. Śląskie Świętokrzyskie 19, 16, Apator Toruń 13, Gdańskie Wybrzeże, Lokomotiv i Landskut mają po 7 punktów. Wanda Kraków ze względu na to, że się wycofała z ligi, kończy z zerowym dorobkiem i oczywiście degradacją z pierwszej ligi. A szkoda, bo projekt zapowiada się niezwykle ciekawie, dlatego szkoda, że po prostu zabrakło wytrwałości w ekipie Krakowa, bo to drużyna mogła naprawdę sporo namieszać, no ale niestety stało się inaczej. Lechner szybkim zbiegiem. Pierwszym jeszcze czekamy. Tak, mamy jeszcze chwilę czasu. Tymczasem jest też nowa informacja a propos kasków, bo też pojawiła się ta informacja na Discordzie. Zapraszamy oczywiście do niego bardzo serdecznie. Link jest w opisie. Jeżeli chcecie dołączyć do naszej społeczności, bądźcie jako osoba funkcyjna albo jako zawodnik. Wszystkie tam informacje się pojawiają. A o co chodzi z tymi kaskami? Chodzi o to, że kask ma być po prostu danego koloru i nie może być tak, żeby jest tego, nie wiem, załóżmy 1 czy 2%, no bo z tego będą wyciągane konsekwencje. Więc tutaj myślę, że dobrze, że teraz wzięła się za to administracja, bo naprawdę w pewnych momentach to denerwowało.
Nie wiadomo było, kto w jakim kasku jedzie. Chyba tutaj chodzi o... Chyba chodzi o kask... Zanika w kasku białym, czyli o Łukasza Kaczmarka. Ale wygląda, że tutaj chyba aż tak bardzo... Aż tak bardzo źle to nie wygląda, chociaż no faktycznie jest tutaj w ciul zielonego, no ale... Zostawmy już to, bo już mamy uruchomiony zegar w dwóch minut, także pora rozpocząć 12. kolejkę zmagań na zapleczu Ekstraligi. A w jego pierwszy zaprezentują się w kasku czerwonym Szymon Bobel, pole Bekas żółty, Nikon Wiśniewski w ramach ZZ-ki za Kamila Patleka, w kasku niebieskim Zaleszka Wokulskiego w ramach ZZ-ki Bartek Sokołowski i spod płotu w kasku białym Łukasz Kaczmarek. Jedziemy według zestawu B, jeszcze tak tylko dopomnę a propos właśnie zestawu meczowego, Dawid to się powylosował zestaw drugi. Faworyt tego biegu na papierze wydaje się powinien być to Szymon Bobel, ale jak wiemy doskonale MLŻC jest tutaj niezwykle nieprzewidywalny. Kierownik Michał Buka ustawia zawodników. Wiemy doskonale, jak dawno nie oglądaliśmy tego pana w tej roli. Ale widzimy, że tutaj zawodnicy są już niemalże wszyscy dobrze ustawieni. Jeszcze tylko poprawki do Nikodema Wiśniewskiego, ale jest chyba wszystko ok. No to możemy rozpocząć wreszcie to święto na MotoArenie w Toruniu. Ale takie mini derby północy, ale to już mini derby miast nad Wisłą, można powiedzieć. Czas zacząć. Bobel czerwony, żółty Wiśniewski, niebieski Sokołowski, biały Kaczmarek. Olgit poszło, za chwilę Dawid Ociepa uruchomił procedurę startową, zielona lampka się zapaliła i poszli, kto najlepiej spod taśmy, dobry start Sokołowskiego, wciska się teraz w białym kasku kapitalnie, Łukasz Kaczmarek ląduje sam w trawie, za to Nikodę Wiśniewski, tak, się teraz tutaj zaplątałem, nie spojrzałem na ten bieg co trzeba, no ale tak czy siak jest remis 3-3, chociaż Bobel będzie tutaj atakował zawodnika w kasku białym, czyli Łukasza Kaczmarka, ale bardziej się to nie biją o to, kto ma tego Kaczmarka gonić, a wygląda na to, że wybił się za chwilę za niego Bartek Sokołowski, Bobel jest trzeci, daleko z tyłu jedzie Nikodę Wiśniewski, za chwilę żylowcy wjadą na ostatnie okrążenie, no dzielnie boi się Łukasz Kaczmarka, więc Gdańszczanie, można powiedzieć, rozpoczął całkiem nieźle ten wyścig, chociaż uwaga, błot teraz popełnił Łukasz Kaczmarek i wszystko wykorzystuje to w kasku niebieskim Bartek Sokołowski. To on wygra ten bieg, więc 4-2 dla Aniołów, 3 punkty dla Sokołowskiego, 2 punkty dla Kaczmarka, punkt dla Szymona Bobela, bez punktu Nikodem Wiśniewski. A więc w lepszych humorach mecz rozpoczynają gospodarze, co chyba niespodzianką nie jest, ale dlaczego taki prosty błąd popełnił Łukasz Kaczmarek, no to już pozostaje kwestia jego samego, no bo faktycznie jechał pięknie, ale chyba nie wytrzymał nerwowo na ostatnim okrążeniu i stracił, można powiedzieć, łatwe 3 punkty. Mamy już tutaj czas 2 minut. A w biegu drugim pojedzie w kasku białym Kacper Dudziński, w kasku czerwonym Bartosz Jensen, w kasku żółtym Mateusz Bieńkowski i spod płotu w kasku niebieskim Bartek Sokołowski, który już w tym meczu jechał w pierwszym biegu i zaprezentował się w bardzo dobrej stronie, przeważąc 3 punkty. Zobaczymy, jak to będzie teraz w biegu drugim. Jeszcze dlatego ma zrobić z zewnętrznego pola, tym razem z pola czwartego, więc najbardziej spod płotu. Z tego pola zazwyczaj w MLŻC startuje się dość średnio, chociaż bywają tory, że faktycznie te zewnętrzne tory, te zewnętrzne pola startowe dają dużo możliwości. Ale czy wykorzysta ten handicap własnego toru teraz Bartek Sokołowski w biegu numer 2, no zobaczymy. Na pewno będzie od niego sporo zależało, ale też na pewno sporo zależy też od Bartosza Jensena. To jest, przypomnijmy, był źródłem z kolejarza Opole, który przyszedł do toruńskiego Apatora. I chyba nie żałuje na razie póki co zmiany otoczenia. Za chwilę się o tym przekonamy. Widzimy, że kierownik startu jeszcze jakieś małe poprawki do zawodników stojących pod taśmą startową. Jednak banery zostają ściągnięte. Za chwilę ruszymy z biegiem drugim. Tak, ma mały git, zielona lampka. Taśma w górę, kto najlepiej? Czyżby Apator Toruń? Tak, Apator Toruń ma 5 do 1, tam daleko z tyłu. Podbijał się zawodnik w kasku białym. Kasper Dudziński, a teraz na 5 do 1 idzie Apator Toruń. Jeszcze Mateusz Bieńkowski będzie ich gonił, jednak 4-2 jest oczywiście. Właśnie nie zauważyłem tego. Na 3 punkty jedzie Bartek Sokołowski, drugi Mateusz Bieńkowski, trzeci jedzie zawodnik w kasku czerwonym Bartosz Jensen. Tutaj trochę wam się zrobił odstęp od zawodników, więc tutaj chyba już nie zaczynamy walki w tym drugim biegu. Cały czas z przodu jedzie Bartek Sokołowski, za nim Mateusz Bieńkowski, tam trzeci, daleko z tyłu Bartosz Jensen.
Mamy. Koniec biegu. 3 punkty Bartek Sokołowski, 2. Mateusz Minkowski, 1 punkt. Bartosz Jęseli bez punktu. Kasper Duciński, mamy 4 do 2. Apator Toruń powiększa przewagę w tym meczu. Mamy wynik 8 do 4 po dwóch startach. No i 44-35, nie wiem czy zauważyłeś, to jest nowy rekord toru. Zresztą w pierwszym biegu już byli wpytany rekord z tego względu, że to jest nowa Moto Arena, więc tutaj rekordy są na nowo wpisywane. Ale tak czy siak ten rekord z drugiego biegu jest o 500 szybszy niż stare osiągnięcie Mateusza Johnsona w starcie ze Śląskiej Świętochowicy. No także potwierdza nam Bartek Sokołowski wybitną postawę. No i to może być chłopak, który na pewno będzie chciał tutaj ekipę Torunia poprowadzić w kolejnych meczach do kolejnych punktów. W biegu trzecim Ksawer Alżejski w kasku niebieskim. Ostatnio jego forma też rośnie, więc na pewno będzie tutaj bardzo ciężko ekipie Gdańska. Zważywszy na to, że jego partnerem jest coraz lepiej spisujący się również Mateusz Johnson, czyli kapitan ekipy Apatora. W kasku koloru żółtego Daniel Wojewoda. To były żużlowiec z Sparty Wrocław. Został zakontraktowany w ekipie Gdańska na te ostatnie, na tę drugą połowę sezonu. I w kasku białym kapitan gości Maciej Kebab. Od niego będzie na pewno dużo zależało, bo no, nie jest to łatwy sezon dla Kebaba. Początek może był jeszcze nawet, ale później z każdym kolejnym meczem jeździł bardzo średnio, więc miejmy nadzieję, że to będzie mecz taki na otarcie łez, bo na razie póki co no, ciężko powiedzieć cokolwiek o formie kapitana drużyny Wybrzeża. Jest naprawdę mocno nierówna. Z kolei oba asy Torunia na pewno mają więcej do powiedzenia. Ksawery Olżyński cały czas forma niezła. Mateusz Johnson forma zwyżkowa. Pokazuje tym samym, że jest zawodnikiem gotowym na Ekstraligę. No ale żeby do tej Ekstraligi awansować, to trzeba albo w tę ligę wygrać, albo po prostu wygrać baraż. No na pewno ekipa Torunia będzie chciała walczyć do samego tutaj końca, jak najwyższe rozstawienie. Przypomnę, że jeżeli tutaj wygrają to spotkanie, no to wrócą na trzecie miejsce, wyprzedzą Śląsk Świętochowice. Tylko z tego względu, że mają na ekipie Śląska punkt bonusowy w przypadku remisu. W przypadku równej ilości punktów decyduje tutaj wynik dwumeczu, a Toruń w dwumeczu był lepszy od ekipy z centralnej części województwa śląskiego. Skoro Michał Błoka już te banery niszczy, no to czas na wyścig numer 3. Olżejski, niebieski, żółty wojewoda, czerwony Johnson, biały kebab. Taśma poszła w górę, świetny znowu start w parie Torunia, no to totalnie śpi ekipa gdańska na razie na starcie, jakby jeszcze nie wyszli z łóżka, no i na razie póki co Toruń się tutaj bawi na całego, no i na 5 do 1 jadą anioły i to jest już wyraźna przewaga. Prowadzi Johnson, drugi jest Olżejski, na miejscu trzecim mamy Kebaba, zamyka stawkę Daniel Wojewoda, no i wygląda na to, że za chwilę Toruń sobie tutaj urządzi sparing punktowany, bo ekipa gdańska przegrywa kolejny start, no nie idzie na razie ekipie z Trójmiasta, żeby jakkolwiek sposób walczyć z ekipą Turnia. Ostatnie okrążenie rozpoczęte. Bardzo ładnie jedzie w kasku koloru czerwonego Mateusz Johnson. Dla niego będą oczywiście 3 punkty. Drugi będzie Olżejski, trzeci wjedzie na metę Kebab, czwarty wojewoda. Czas 44-80, rekord toru to nie jest, ale nie chodzi tutaj o efektowność, a o efektywność. A tej Turniowi odmówić nie można, bo to jest już 8-punktowe prowadzenie. No, fantastycznie radzi sobie ekipa Turnia. A co innego można powiedzieć o ekipie Gdańska, która no, na razie póki co no, totalnie nie istnieje. Można powiedzieć, że jeszcze została w samolocie i cały czas próbuje z niego wyjść. Także ruszamy z biegiem czwartym, a po taśmą startową w tym biegu w kasku żółtym ustawi się Kamil Nowak, w kasku niebieskim Bartek Sokołowski, w kasku białym Kasper Dudziński i spod płotu w kasku czerwonym Bartek Krawicki. I widzimy, że Bartek Sokołowski świetnie siedzi w tym meczu, 2 trójki. No też tylko potwierdza, że sporo trenował. Widać, że zależy mu tutaj na punktacji i zależy mu też na to, żeby być jednym z liderów. I faktycznie na razie póki co takiego lidera wyrasta u boku Johnsona, czy chociażby Ksawery Galżyńskiego. Także widać po prostu duży progres u tego zawodnika, który jeszcze nie tak dawno wosił ogony tak naprawdę. Jeszcze mają poprawki kierownika startu do zawodnika w pasku białym. Za chwilę powinniśmy ruszyć z osłoną czwartą tego meczu. No tak, jeszcze sędzia tutaj prosi, żeby jeżeli zawodnik stoi prawidłowo, żeby się nie przestawiać, bo to po prostu daje
więcej czasu i te zawody po prostu się opóźniają. No ale już jest wszystko ok, także kończymy pierwszą serię startów. Rower zdjęta. Algis, zielona lampka. Aś mam górę, ależ się wstrzelił. Bartek Sokołowski w kasku niebieskim, a Pator Toruń na 3-3. Tam jeszcze z tyłu odbija się prawdopodobnie w kasku czerwonym. Drugi jedzie Jacek, będzie naprawdę go chciał gonić, jednak Bartek Sokowski naprawdę odjeżdża coraz dalej. Widać, że jest bardzo szybki na swoim toruńskim torze. Z tyłu tam za bardzo nic się nie dzieje. Cały czas z przodu Bartek Sokołowski. Będzie go gonił w kasku białym Kacper Dudziński, jednak Bartek Sokołowski cały czas będzie powiększał swoją przewagę. Tak właśnie powiększa. Daleko z przodu Bartek Sokołowski, także daleko z tyłu zawodnik w kasku czerwonym, Bartek Krawicki. Koniec tego biegu i mamy chyba nowy rekord tak jest. Toru. Jest rekord Toru. Znowu 500 Sokołowski poprawia własne osiągnięcie z biegu drugiego, tak więc na razie póki co Bartek Sokowski 3 trójki i 3 poprawione rekordy. No jest niesamowite dzisiaj. No. Chłopaki jadący tu mają 14 i wielkie brawa. Należy się dla Bartka. Po pierwszej serii startów wynik mamy 16 do 8 na korzyść gospodarzy. A w biegu piątym mamy jedną ZZ-kę za Kamila Patleka. Za chwilę ktoś się powinien tutaj pojawić. Patrzę, kto to jest w parku maszyn. Za szybko tutaj puścił teraz sędzia. Czas 2 minut, ale na spokojnie zawodnicy zdążą. Mateusz Bieńkowski w ramach ZZ-ki za Kamila Patleka z Maćkiem Kebabem na Mateusza Johnsona i Bartosza Jensena. No i teraz pytanie, co zrobił Mateusz Johnson z drugiego pola. W pierwszym biegu jechał z pola trzeciego i gładko mu poszło wygrana w tym biegu. Teraz ma jednak no teoretycznie dwie armaty. Gdańska, Mateusz Bieńkowski, który świetnie zadebiutował w pierwszej lidze z kompletem 18, z kompletem 15 punktów, a z kolei Maciej Kebab to już jest stara wyga, jeżeli chodzi o ligowe tory. Czekamy jeszcze na obu zawodników, ale widzimy, że park maszyn jest zamknięty, a zawodnicy nie wyjechali. No panie sędzio, no teraz właściwie uruchomiony został park maszyn, żeby ta dwójka mogła spokojnie wyjechać. Także tutaj sędzia troszeczkę przespał, no ale na całe szczęście już żużlowcy ustawiają się na swoich polach. Mowa o Maćku Kebabie oraz o Bartoszu Jensenie. Stawkę uzupełniają, tak jak wspomniałem wcześniej, Mateusz Johnson oraz Mateusz Bieńkowski. No jeżeli gdańska ekipa marzy jeszcze tutaj o chociażby wygraniu tego meczu, albo chociażby o jakichkolwiek punktach, musi zacząć wygrywać starty, bo na razie póki co no to jest dominacja ekipy Torunia. Wprawdzie był w ostatnim biegu remis, ale póki co Torunia, ekipa gdańska nie wygrała indywidualnie wyścigu oraz drużynowo, więc trzeba to poprawić. Olgit już jest, zielona lampka zapalona. Jedziemy z biegiem numer 5. Oj, strzelił się Mateusz Johnson i bieg jest przerwany. I teraz pytanie, czy nie dotknął to taśmy, bo to było bardzo blisko, więc Dawid Ociepa będzie miał na pewno sporą zakwostkę. No, teraz pan Mateusz Johnson troszeczkę nam się pospieszył. Kibice twierdzą, że nie było taśmy, ale poczekajmy na ostateczną decyzję. Było bardzo blisko. No, teraz no pokazał się z niesamowitym refleksem Mateusz Johnson, ale pytanie, czy to wystarczyło, żeby zachować szansę w tym biegu, bo było naprawdę blisko. Czy według ciebie ta taśma była? Bo moim zdaniem mógł minimalnie jednak dotknąć tego kapitana toruńskiego Apatora. Nie wiem, nie widziałem za bardzo tej sytuacji, jednak najlepiej tą sytuację widział Dawid Ociepa i za chwilę podejmuje decyzja, czy Mateusz Johnson zostanie wykluczony do powtórki tego biegu, czy skończy tylko z zastrzeżeniem. Widzimy, że Szymon Barański się szykuje do biegu, a więc chyba Mateusz Johnson wie, że tej taśmy dotknął, no ale być może się okaże, że skoczy się faktycznie tylko na warningu dla kapitana gospodarzy, więc niepotrzebnie Mateusz Johnson zsiadł z motocykla, ale cały czas stoi w kasku, ale widzimy, że już jednak ta taśma była, więc Mateusz Johnson jest wykluczony, ale ponieważ jest rezerwowy, a w regulaminie może być coś takiego, że za taśmę może jechać za nich, którzy mają 16 czy 8, no to Szymon Barański dostaje swoją szansę, no można powiedzieć trochę z przypadku, ale też trzeba takie szansę wykorzystać, no i miejmy nadzieję, że zawodnik, który zaczynał w barwach rybnickiego rowu, teraz zaprezentuje kawał Speedwaya. W kasku biały Maciej Kebab, jeszcze raz w tej powtórce się zaprezentuje, w kasku czerwony wspomniany Szymon Barański za Mateusza Johnsona, który zaliczył nam
spektakularny start, ale no nie na tyle spektakularny, żeby się w biegu uratować. W kasku żółtym wystartuje Mateusz Bieńkowski, to w ramach ZZ-ki za Kamila Patleka i stawkę uzupełnia w kasku niebieskim Bartosz Jensen. Raz już przygotowani do wyścigu. Czekamy jeszcze na ostatnie poprawki kierownika startu, czyli Michała Bułki. No i z tym panem naprawdę jest spory galimatias. Przypomnijmy, był kapitanem Stali Rzeszów, ale po krótkim czasie opuścił drużynę Stali, zostawiając ją w martwym polu. No ale na całe szczęście ekipa Rzeszowa znalazła nowego kapitana. Jest nim teraz Szymon Puc i Stal będzie naprawdę chciała walczyć o utrzymanie się w lidze. Chociaż to zadanie będzie potwornie ciężkie. Kierownik startu już teraz daje informację o ustawieniu wszystkich zawodników. Chyba wszyscy są już prawidłowo, także za chwilę będziemy mogli startować z powtórką biegu piątego. Więc jeszcze raz zaprezentują się Kebab, Barański, Bieńkowski oraz Jensen. Wszyscy są już prawidłowo, także za chwilę powinna pójść komenda Olgit i rozpoczynamy z biegiem. Rozpoczynamy powtórkę biegu piątego. Taśma za chwilę pójdzie w górę, kto najlepiej, dobrze ze startu, wreszcie para Gdańska, nie, świetnie, z czwartego pola wystartował w niebieskim kasku Bartosz Jensen. No to jest na pewno spora niespodzianka, no i proszę, Toruń znowu bawi się na całego tutaj z ekipą Gdańska, chociaż teraz Barański podbijał się i wylądował w trawie, jest już daleko z tyłu, a Kebab goni Jensena, no na pewno kapitan gości nie chce tutaj przegrać z zawodnikiem drugiej linii Torunia, a tymczasem bot popełnia w kasku żółtym Bieńkowski, no ale nie stracił jeszcze tej trzeciej pozycji. Zresztą Szymon Barski był daleko z tyłu, więc tutaj nie było mowy o utracie pozycji. Kebab spróbuje teraz przedłużyć pas i wchodzi przed zawodnika w kasku niebieskim i Jensen teraz łapie do synchro i Gdańsk może zaraz chwilę nawet wyjść na podwójne prowadzenie. I tak też się dzieje, więc Wybrzeże wraca do gry. Trzy punkty dla Kebaba w czasie 45-35. Drugi Bieńkowski, trzeci Jensen. Jeszcze do tego, który złapał koszmarnego laga. Chyba zablokował jeszcze Szymona Barańskiego, no ale tak czy siak, nawet gdyby został wykluczony, to i tak niczego nie zmieni, bo 5 do 1 ten bieg wygrali goście. Widzimy straszne lagi, ma tutaj Bartosz Jensen 3000 pingu, no nieprawdopodobnego pecha złapał teraz zawodnik z Torunia. No może mówić tylko po prostu o pechu zawodnik. Więc my już ruszamy z biegiem szóstym, a po taśmą w tym biegu ustawi się Łukasz Kaczmarek w kasku białym i mamy tutaj informację, że z ZZ-ki w kasku czerwonym pojedzie Mateusz Johnson, w kasku żółtym Kamil Nowak i w kasku niebieskim Ksawery Orzejski. Trzech zawodników stoi pod taśmą, za chwilę jeszcze dojedzie zawodnik w kasku białym, czyli Łukasz Kaczmarek. Jak na razie kierownik startu Michał Bułko ustawia pozostałych zawodników pod taśmą. Mateusz Johnson będzie musiał uważać w tym biegu, bo wiemy, że już ma ostrzeżenie, więc każdy minimalny ruch na na niekorzyść oczywiście kapitana, który jedzie tutaj jako zezecka zresztą. Wokulskiego na pewno będzie się środkić za to niepowodzenie z poprzedniego startu. Mamy już tutaj ściągane banery, za chwilę ruszymy z biegiem szóstym. Czekamy jeszcze na komendę Algit. Mam Algit, zielona lampka. Taśma w górę, kto najlepiej, czyżby Apator, Apator, Toruń. Pierwszy łuk na 5 do 1. A jeszcze tam wpadł w kredę zawodnik w kasku białym, jednak zawodnik w kasku żółtym jeszcze będzie próbował przy kredzie wprzeć Mateusza Johnsona, jednak Apator, Toruń jedzie na 5 do 1 i na pewno nie oddadzą tych 5 punktów. Cały czas będzie zimny zawodnik w kasku żółtym Kamil Nowak próbował wyprzedzić, jednak bardzo dobrze się broni Mateusz Johnson i buduje coraz większą przewagę. Teraz wpadł w trawę Kamil Nowak i Apator Toruń daleko z przodu jedzie na 5 do 1. Na 3 punkty jedzie Ksawery Olżejski,
No, dwa jedzie Mateusz Johnson. I koniec tego biegu, w czasie 45 sekund, bieg ukończa Ksawery Olżejski, przywołał 3 punkty, 2 punkty Mateusz Johnson, 1 punkt przywiózł zawodnik w kasku żółtym Kamil Nowak i bez punktu w tym biegu był Łukasz Kaczmarek. Więc można powiedzieć, że sensacji tutaj nie było, chociaż dziwi mnie postępowanie Łukasza Kaczmarka od razu na starcie. Wyjechał sam w trawę i to nie był atakowany przez nikogo w późniejszym momencie wyścigu. To jest sam popełnił Kamil Nowak, który wydawało się być walczył z Olżejskim, ale potem jednak i z Johnsonem, no ale jeden głupi błąd też zaważył o tym, że ekipa gdańska znowu traci dystans. Było przełamanie 1-5, teraz znowu Torunia nie odpowiadają, mamy podwójną wygraną Aniołów. W biegu siódmym Bartek Krawicki w kasku koloru niebieskiego, z pola A, pole B kask biały Mateusz Bieńkowski, pole C kask czerwony to Szymon Bobel i w pole D w kasku koloru żółtego Daniel Wojewoda, wychowanek Sparty Wrocław, też kierownik startu. Dzisiaj jednak jeździ dla barwy gdańskiego wybrzeża. No ale o pierwszym wyścigu Wojewoda chyba woli zapomnieć, bo nie przyniósł w ogóle punktu. Teraz idzie z czwartego pola, który notabene dzisiaj nie jest wcale aż taki tragiczny, bo udało się dwa razy z tego pola wygrać. Dokonali tego Bartek Sokołowski i Ksawery Olżejski, więc tutaj jest potencjał na to, ale musi być przede wszystkim dobry refleks na starcie, a tego ekipy gdańska po prostu dzisiaj brakuje. No mimo, że udało się jeden bieg wygrać, ale to tylko przez błędy gospodarzy. Krawicki, Bieńkowski, Bobel, Wojewoda przygotowani, zielone światło zapalone, więc kończymy drugą serię startów. Świetny start pary Gdańska, no proszę bardzo, wreszcie Gdańszczanie wygrywają. Start, zobaczymy jak rozegrają pierwszy łuk, rozgrywają go całkiem poprawnie. Chociaż Bobel jest blisko, Bieńkowski oczywiście prowadzi, drugi jedzie, Wojewoda, trzeci jest Bobel, a zamyka stawkę Bartek Krawicki. Czyżby ekipa Gdańska znowu chciała odegrać się za tą porażkę z poprzedniego biegu? Wojewoda musi uważać, bo Bobel spróbuje zaatakować przy kraju. To nie jest pewna jazda Szkółkowicza i wychowanka Sparty Wrocław, a Bobel stara się wykorzystać tę niepewną jazdę Daniela Wojewody, ale na razie póki co gdańszczanin dzielnie się broni. Ostatnie okrążenie rozpoczęte, daleko z przodu jedzie Mateusz Bieńkowski, a nie kończy już tego wybiegu Bartek Krawiecki. Teraz Bobel wciska się przed Wojewodę i zabiera mu dwa punkty sprzed nosa, więc 4-2 wygra Gdańskie Wybrzeże, 44,90. Taki czas uzyskał Mateusz Bieńkowski, dla niego trójka, Bobel 2, Wojewoda 1, biegu nie kończy Bartek Krawiecki, 4-2. 6 punktów przewagi ekipy Torunia, co oznacza, że ekipa A Gdańska dalej może z rezerwy taktycznej korzystać. Tylko pytanie, czy ta taktyczna rezerwa pójdzie już w biegu ósmym? No, wygląda na to, że chyba nie. A więc tutaj bez żadnych zmian Kaczmarek i Nowak, a rywalami Johnson i Sokołowski, więc bardzo trudne zadanie czeka na pewno ekipę Gdańskiego Wybrzeża. Jednak zobaczymy w tym biegu, co zaprezentuje obydwie pary. Tutaj jednak na pewno większym liderem jest zespół z Apatora Toruń, gdzie można powiedzieć dwóch liderów tej drużyny, czyli kapitan Mateusz Johnson oraz Bartek Sokołowski. Jednak zobaczymy, jak odpowiedzą im Gdańszczanie, czyli Łukasz Kaczmarek i z pola D Kamil Nowak w kasku żółtym. Pamiętamy, że Mateusz Johnson ma ostrzeżenie, więc będzie musiał uważać na starcie, żeby nie zostać wykluczony w tym biegu. Na pewno Warto on. też dodać, proszę, że ci przerwę, jakie mamy dobre tempo. 23 minuty i już mamy połowę zawodów, także panie Dawidzie, naprawdę szacunek się należy, ale też. Banery zostają zdjęte. Za chwilę zapalą się zielona lampka. Tak, mamy agit, zielona lampka. Taśma w górę, kto najlepiej, czyżby Apator? Tak, para Apatora, toruj na 5 do 1. Mateusz Johnson na chwilę zgubił pozycję, jednak ją odzyskał. Tam trochę robią przewagę drużyna z Apatora, już tutaj zrobili ogromną przewagę nad Gdańszczanami. Na 3 punkty jedzie Bartek Sokołowski, na 2 Mateusz Johnson. W tył jedzie para Gdańska. W przodu się praktycznie nic nie dzieje, tak samo z tyłu. Mamy tutaj czyste prowadzenie Apatora Toruń na 5 do 1. Daleko z przodu Bartek Sokołowski. To może być rekord toru, jednak to się nam przekona na ostatnim okrążeniu. Naprawdę daleko z przodu jedzie Bartek Sokołowski, drugi. I 44:20 to jest czas
Zwycięzcy tego biegu, czyli Bartka Sokołowskiego 2 punkty, Mateusz Johnson 1 punkt. Zawodnik w kasku. Nie pamiętam jeden jaki. Jeden punkt w kasku białym, Łukasz Kaczmarek oczywiście, czwarty Kamil Nowak, a ten czas to jest nowy rekord tego Bartka Sokołowskiego, więc wyrwał ten rekord swojemu kole... przepraszam, swojemu koledze chciałem powiedzieć, że sam sobie znowu wyrwał rekord, no niesamowite dzisiaj Bartek Sokołowski, to jest czwarta trójka, no i potwierdza to samo, że jest w kapitalnej dyspozycji, tymczasem ZZ-ka w ekipie gospodarzy, Zaleszka Wokulskiego, zobaczymy Szymona Bobla, czy Bobela, nie wiem jak się poprawnie wymawia, także proszę mnie tutaj poprawić, jeżeli popełniłem błąd, jeżeli chodzi o wymowę tego zawodnika. Tak czy siak, Szymon Bobel w kasku koloru czerwonego, partnerem jego będzie Ksawery Olżejski, w kasku białym z trzeciego pola Kasper Dudziński, a spod z krawędzika w kasku żółtym zobaczymy Daniela Wojewodę. Więc kolejny trudny wyścig dla Gdańszczan, przypomnijmy, jest 78 do 58, więc to już jest 20 punktów przewagi w dwóch meczu, 10 punktów w dzisiejszym spotkaniu, no i wiele wskazuje na to, że drużyna Gdańska może mieć tutaj spory problem, żeby chociażby o te dwa punkty meczowe powalczyć, no bo nie mówił już o bonusie, bo ekipa Torunia jest chyba na tyle zdeterminowana, że to jest kwestia czasu, że za chwilę ten punkt bonusowy osiągnął. Okit poszło, a więc Dawid Ociepa uruchamia procedurę startową. Jedziemy bieg 9. Wojewoda, Bobel, Dudziński oraz Olżejski. Taśma poszła w górę, ale pan Szymon Bobel troszeczkę nam się tutaj zapędził, a więc będzie z tego biegu wykluczony, a więc to oznacza, że ponownie będzie mógł pojechać Szymon Barański. No to nie było tutaj mowy o niespodziance. Przepraszam, nie wiem co ja teraz powiedziałem, no po prostu chyba chodzi o decyzję sędziego, tutaj nie było mowy tutaj o analizie, no po prostu wyraźnie w taśmę wjechał w kasku koloru czerwonego Szymon Bobel. No i teraz pyta się jeszcze Mateusz Johnson, czy może wprowadzić Szymona Barańskiego. Odpowiedź brzmi oczywiście, bo przypomnimy, że taśma oznaczać może, że rezerwowy może wystartować. I tak Szymon Barański rozgrzewa się do wyścigu, a zatem zobaczymy ponownie wychowanka rybnickiego rowu na torze. No choć w pierwszym swoim starcie nie zaprezentował się rewelacyjnie, zdobył 0 punktów, ale też tak naprawdę jechał pierwszy raz. I że trochę też z przypadku po taśmie Johnsona. Teraz w taśmie wyjechał Bobel, no ale na pewno będzie chciał dużo lepiej zaprezentować się popularny kaktus Lisek. Przypomnijmy też kolega z telewizji, też komentator. Więc oczywiście trzymamy za rezerwowego Torunia gorąco kciuki, ale także za pozostałych zawodników, czyli Daniela Wojewodę, Kaspera Dudzińskiego oraz Ksawerego Olżejskiego. 29 do 19 prowadzi ekipa toruńskiego Apatora. Dzisiaj się jeszcze miało odbyć spotkanie Stali Gorzów z Włókniarzem Czesława, no ale to spotkanie stoi pod znakiem zapytania i najprawdopodobniej tego meczu nie będzie dzisiaj, także no wielka szkoda, że nie zobaczymy także święta na stadionie imienia Edwarda Niacerza, bo w końcu gorzowianie walczą o to, aby uniknąć bezpośredniego spadku ze Stalą Rzeszów. Biją się o to siódme miejsce i te dwa punkty mogły im dać sporo, no ale niestety no, przypadek losowy sprawił, że tego meczu dzisiaj niestety nie będzie. A szkoda, bo na pewno byliśmy przygotowani na wielkie emocje. Kierownik startu Michał Boka już zniszczył banery, także jedziemy po wtórkę biegu 9. Wojewoda, Barański, Dudziński, Olżejski, taśma w górze. Dobry start z pierwszego pola Wojewody, dobrze też z czwartego Olżejski. Idzie środkiem toru Olżejski, nałoży Wojewodę, pięknie jedzie. Popularny Ksawerek, a teraz wciska się przy kierowniku Barański i wyprzedza. Na chwilę chyba nie, jednak Wojewoda nie dał rady skontrować tego ataku Szymona Pańskiego, więc Torunianie jadą na podwójnym prowadzeniu i będą już naprawdę bardzo blisko bonusa, chociaż teraz Pański chyba za szeroko się wyniósł, albo może po prostu odbił się od swojego partnera, no i z tego względu spadł na trzecie miejsce, ale cały czas jedzie po jeden
Cenny punkt. Ostatnie okorzenie, jak za chwilę rozpocznie się, Olżejski prowadzi, drugi jedzie wojewoda, trzeci jest Barański, daleko z tyłu jedzie w kasku białym Kasper Rudziski, a więc 4-2 wygrywa Toruński, a Patori, oni już będą naprawdę blisko wygrania całego dwumeczu. 3 punkty dla Olżejskiego, 2 punkty zgarnia wojewoda, punkt dla Barańskiego bez punktu, teraz wjeżdża na metę, no już mocno zrezygnowany Kacper Rudziński, który przypomnijmy zaczynał swoją karierę w Śląsku Świętochłowice, ale jak widać ten transfer do Gdańska na razie póki co niewiele mu przyniósł. Czas 44,95, wynik spotkania 33 po stronie Aniołów, 21 po stronie GKS-u. Deklaruszymy z biegiem 10 dzisiejszego wieczoru. Dechle, sędzia. Dawid, Ociepa puści czas 2 minut. I otworzy się brama parku maszyn i zawodnicy wyjadą do 10 biegu. Tak, ruszył czas 2 minut. Bieg 10, a w kasku czerwonym, w biegu 10 pojedzie Szymon Bobel, w kasku białym kapitan drużyny gości Maciej Kebab, w kasku niebieskim Bartek Krawicki i w kasku żółtym ZZ-ka pojedzie Daniel Wojewoda pod płotu. I pierwsi przy taśmie ustawiają się zawodnicy gospodarzy, czyli drużyny z Torunia. I widzimy, że jeszcze nie widzimy na to, że zawodnika w kasku BM, czyli kapitana drużyny Macieja Chybowa. Nie wiem, co się stało. Już jeszcze nie wyjechał nawet z parku maszyn. A jednak jest i się ustawia pod taśmą startową. A widzimy, że kierownik startu Michał Bułka jeszcze będzie poprawiał zawodników, a za chwilę ruszymy z biegiem 10. Banery zostają zdejmowane. Weekend Algit, zielona lampka. Taśma w górę, kto najlepiej, czyżby zatrzymam Bobel? Jednak nie! Wciska się tam Daniel Wojewoda, teraz Daniel Wojewoda zostaje. Daleko z tyłu Maciej Kebab, odbija się i Maciej Kebab to wykorzystuje. W przodu zawodnik w kasku czerwonym, za nim Daniel Wojewoda. Trzeci jedzie Maciej Kebab i jedziemy na 3-3. W kasku czerwonym Szymon Bobel cały czas z przodu. Zanim Daniel Wojewoda jednak chyba mu się nie uda wyprzedzić, o ile Szymon Bobel nie popełni jakiegoś większego biegu, bo błędu, bo daleko z przodu już Szymon Bobel i powiększa przewagę, ale także daleko z tyłu zawodnik w kasku niebieskim i 3 punkty Szymon Bobel w czasie 45-20, 2 punkty Daniel Wojewoda, 1 punkt Maciej Kebab i bez punktu w tym biegu Bartek Krawicki. No widzimy, że Bartek Krawicki miał trochę problemy z internetem, jednak i tak chyba mu to nic by nie dało, bo daleko jechał z tyłu i za chwilę ruszymy z biegiem 11. Oddaję tobie głos. Jeżeli chodzi o bieg 11, tutaj ZZ-kę Zaleszka Wokulskiego na pewno Toruń wystawi i będzie to... Teraz pytanie kto, czy to będzie znowu Bartek Krawicki? Nie, Ksawery Alżejski wystartuje z Bartoszem Jensenem, Rewanami, Mateusz Biankowski, Łukasz Koszmarek. 36-24 w dwumeczu, 85-63, co oznacza, że już teraz definitywnie ekipa toruńskiego Apatora już cieszy się z punktu bonusowego, a jest rezerwa zwykła za Bartosza Jensena, który ma problemy z internetem, pojedzie Szymon Barański. W ekipie Gdańskiego Obrzeża, patrzę na nazwiska, nie ma zmiana, więc Biękowski i Kaczmarek ponownie nam się zaprezentują. Już wyjeżdżał już raz na tor, pierwszy uczynił to w kasku koloru żółtego Łukasz Kaczmarek. Na razie póki co popularny Krzysielo 2-0-1, więc występ bardzo średni. Mateusz Biękowski 7 z bonusem, on akurat może mówić o zupełnie innym dniu. Szymon Barański ma 1 punkt na razie, no ale to jest też ważny punkt zdobyty przez tego zawodnika. Stawkę uzupełnia Ksawery Alżejski. On dzisiaj jest niepokonany. Świetnia 3-0, 2 z bonusem i 2 trójki, a więc dobra forma popularnego Ksawereksa. Widać, że jest bardzo mocnym punktem ekipy toruńskiego Apatora. Zresztą tutaj Torunianie pokazują, że
Faktycznie zależy im tutaj na jak najlepsze ustawienie w fazie playoff. Chcą być przed Sienarskie Świętochowice. No ale biorąc pod uwagę zestawienie sił, nawet jeżeli Toruń by przegrał ze Śląskiem albo Śląsk by przegrał z Toruniem, no to z tej pary powinien ten Lucky Loser wejść, bo przypomnijmy, w ćwierćfinałach idzie 6 drużyn, do półfinału wchodzą zwycięzcy oraz szczęśliwy przegrany, a jest to ekipa, która najlepiej się spisze, jeżeli zdobędzie najwięcej małych punktów, czyli załóżmy, że jeżeli zwycięzcy każdej partii finałowej wygrają oba spotkania, no to wtedy bierzemy pod uwagę liczbę punktów zdobytych w obu meczach. Chyba, że w którejś parze będziemy mieli po jednym zwycięzcy, no to wtedy wygrane liczymy jako pierwsze. Tymczasem musiał się przestawić lekko do tyłu. Zawodnicy w kasku żółtym i niebieskim, ale chyba jest wszystko ok z tą dwójką, także jedziemy z biegiem. 11, więc czwarta seria startów za chwilę się rozpocznie. Bieńkowski, Barański, Kaczmarek, Olżejski, Olgit, zielona lampka zapalona i poszli kto najlepiej. Dobrze, znowu para toruńska, chociaż próbuje walczyć Bieńkowski, ale nie daje rady. Olżejski idzie środkiem toru, przedłuży prosto. Nie, Kaczmarek teraz ładnie pojechał i jest 3-3, a Bieńkowski się podbijał. Kaczmarek ucieka rywalom, drugi jedzie Szymon Barański, trzeci Ksawera Olżejski, daleko z tyłu jedzie już Mateusz Bieńkowski, a więc na remis na razie jadą zawodnicy w biegu 11, chociaż Kaczmarek nie może czuć się pewnie po Toruniu, nie są bardzo blisko, jak i Barański, również Olżejski tutaj nie zamierza odpuścić i tutaj walka będzie toczyć się do samego końca. Teraz przestraszył trochę Olżejski, ale czy wyjdzie przed swoim rywalem? Tak, i nie przeszkodzi tutaj swojemu rywalowi z Gdańska, chociaż teraz spróbuje zaatakować jeszcze Bieńkowski Olżejskiego. Nie będzie to jednak wcale takie proste, jak tu się skupić na każdej parze. 3 punkty zgarnia w tym biegu w kasku żółtym ostatecznie Kaczmarek. Drugi Barański, trzeci Olżejski, czwarty Bieńkowski. 3-3, 39-27. No i już teraz w tym momencie możemy zapisać ekipę Torunia. Drugi punkt. Chyba drugi punkt? Nie, jeszcze nie, więc musimy jeszcze z tym wstrzymać. Na pewno Toruń ma bonus. Ale o punktach za remis, czy o punkcie za zwycięstwo musimy jeszcze się wstrzymać, więc na razie póki co to nie jest blisko wygrania tego spotkania, ale jeszcze tego nie osiągnęli. Mają 12 punktów przewagi, no ale nie sądzę, żeby ekipa gdańska była w stanie to odrobić, biorąc pod uwagę, że teraz idzie Dudziński z Kebabem na Bobela i Sokołowskiego, a więc Sokołowski niepokonany, Bobel coraz lepiej jeżdżący, a Kebab strasznie nierówno się prezentujący. No i bardzo słaba do Dudziński. Coś mi się wydaje, że tutaj może być za chwilę gwóźdź do gdańskiej trumny i Toruń będzie mógł się cieszyć z pełnej puli. Czekamy jeszcze tylko. Nie wiemy na co. Być może ktoś jest na budce sędziowskiej, za chwilę to zobaczę. Na budce sędziowskiej jest Daniel Wojewoda, jest Maciej Kebab, którzy... chyba domagają się przeanalizowania tego wjazdu olżejskiego przed Bieńkowskim, bo chyba twierdzą, że Ksawerek przeszkodził jednemu z liderów gdańskiego wybrzeża, więc na oficjalną decyzję musimy jeszcze poczekać. A widzimy, że kask niebieski jest wykluczony, a więc jednak przeszkodził swojemu rywalowi. A więc to znaczy, że 4-2 wygrywa drużyna gdańskiego wybrzeża. A zatem 3 punkty zgarnia Kaczmarek, 2 dla Barańskiego, punkt dla Bieńkowskiego, a zatem 38-28 prowadzi duńska drużyna. No i jak widać, protest udał się ekipie gdańska. No i faktycznie też mi się tak wydawało na początek, że ten wyjazd Olżejskiego był trochę nienaturalny i troszeczkę mógł przeszkodzić Żużlowcowi z Gdańska i faktycznie zauważyli to dopiero zawodnicy wybrzeża, ale na całe szczęście obyło się tutaj bez wielkich kontrowersji. Sędzia po prostu popełnił błąd, może mu to umknęło, tak więc dobrze, że to zostało rozwiązane w pogodnej atmosferze. A tymczasem pora na 12 gonitwę dzisiejszego spotkania. Dawid, sędzia Dawid, to ciepła, puszczę czas 2 minut i za chwilę ruszymy z biegiem 12, a w nim zaprezentują się tacy zawodnicy jak w kasku niebieskim spod kredy Szymon Bobel, w kasku żółtym kapitan drużyny Maciej Kebab, w kasku czerwonym Bartek Sokołowski, który prezentuje się dzisiaj z fenomenalnej strony. 12 punktów w 4 startach, pobił 3 rekordy dzisiaj toru. I w kasku białym
Spod samego potu, Kasper. Dudziński. Niezwykle trudne zadanie Gdańska. Jeżeli tutaj Gdańszczanie przegrają 1 do 5, czy nawet przegrają 4 do 2, no to w tym momencie Toruń będzie się mógł cieszyć z pełnej puli. Mamy tutaj ban rezydent tymowana. Czekamy jeszcze na komendę Algic. Kierownik statu. Reloguje, widzimy. Mamy Algic. Czerwona lampka. Taśma w górę, długo trochę czekaliśmy, ale kto lepiej, czyżby para Torunia? Tak. Toruń na 5 do 1 z przodu, Bartek Sokołowski, za nim Szymon Bobel. Jednak widzimy, że Maciej Kebab, Gdańszczanie tego tak nie zostawią. Maciej Kebab będzie się napędzał po szeroki i próbował wyprzedzić Szymona Bobla. Jednak daleko z przodu jadą, już Torunianie powiększają cały czas swoją przewagę. I się jednak podbijali zawodnicy Gdańska i daleko z przodu już siedzą zawodnicy z Torunia. Pierwszy jedzie Bartek Sokołowski. Sokołowski, drugi Szymon Bobel i daleko z tyłu para Gdańska. Chyba nic się nam w tym biegu nie wydarzy. I za trzy. Bartek Sokołowski 2 punkty. Szymon Bobel 1 punkt. Kacper Dudziński i bez punktu kapitan drużyny gości Maciej Kebab. 5 do 1 dla Torunia, no ekipa Apatora już teraz w tym momencie może świętować zdobycie 3 punktów meczowych, a więc wracają na pudło pierwszoligowe. Przeskakują w tym momencie Śląsk Siedlcowice zdobytym na nich punktem bonusowym, bo obie ekipy mają po 19 punktów, ale w dwumeczu lepsi są Torunianie. W biegu 13 nie ma żadnych zmian, w kasku żółtym zobaczymy Daniela Wojewodę, w niebieskim Bartka Krawickiego, w białym Kamila Nowaka i ustawiającego się już pod płotem w kasku czerwonym kapitana Mateusza Johnstona. Jeżeli chodzi o poszczególne punkty tych zawodników, Daniel Wojewoda punktów 5, Kamil Nowak tylko 2 z bonusem, Bartek Krawicki jeszcze bez punktu, ale na pewno wierzy na przełamanie. Z kolei Mateusz Johnston 3, potem taśma i 2 dwójki z bonusem, czyli 7 plus 2 w startach 4. Dostaje jeszcze jedną szansę. Pytanie, czy wystartuje w biegu nominowanym, no to zależy od tego, czy sam siebie desygnuje. No. Wiemy doskonale, że w biegu nominowanym na pewno jedzie zawodnik, który najlepiej punktuje, a w tym wypadku jest to Bartek Sokołowski. Jego miejsce w 15 biegu jest już pewne w ekipie Gdańska. No to będzie musiał sporo Maciej Kebab się natrudzić, kogo desygnować, żeby chociaż jakiś pozytywny akcent ten temat zamknąć. Olgit i jedziemy z biegiem 13. Wojewoda i Nowak, kontra Krawicki i Johnson. Taśma poszła w górę, długo trzymał komputer, świetny start Wojewoda, ale świetny też Johnson. Proszę zobaczyć, jak ładnie wystartował i od razu przyciął do krawężnika, no i Wojewoda spada na ostatnie miejsce Sokoło, a tymczasem Krawicki jedzie po punkty, a tymczasem przeszkodził chyba zawodnik w kasku białym i będzie wykluczony z tego biegu. No teraz ogromnego pecha miał Kamil Nowak, bo nie dość, że zawodnika zareagowało, to jeszcze do tego przeszkodził Bartkowi Krawickiemu, także panu Kamilowi Nowakowi, no mówimy niestety do widzenia. Sam się chyba lekko zdziwił, dlaczego jest wykluczony, no ale po prostu przeszkodził rywalowi. Tutaj. Nie wiem, czy będzie jeszcze analiza tego. Jest Maciej Kebab, czyli kapitan Gdańska na budce, więc znowu może puścić jakiś protest. Tylko pytanie, czy tym razem się on sprawdzi. Za chwilę się przekonamy. Jeden już poszedł i udało się zmianę. Decyzję zmienić. Czy tym razem pójdzie taka sama. Czy tym razem będzie to też taki sam efekt? Wydaje mi się, że chyba nie do końca. Co ma jeszcze? No, decyzja. Sędziego albo i nie. Nie zauważyłem, że Kasper zostaje wykluczony. I za chwilę ruszymy z powtórką biegu 13. Jednak bez zawodnika w kasku białym. Ale cały czas na budce siedzą zawodnicy Gdańska, tak jeszcze Daniel Wojewoda dołączył, troszeczkę wykłócać się chyba o te decyzje. Ale teraz szczerze, przyznajmy, czy ta decyzja była słuszna twoim zdaniem? Chyba tak, jednak sędzia Dawid Ociepa lepiej się zna na tym i na moje podjął prawidłową decyzję, nie wiem jak na twoje. Wykluczenie anulowane, więc pojedziemy jeszcze raz w tym wyścigu, bo uznał to za laga. Także, no panie Dawidzie,
cieszymy się z tego, że decyzja poszła i bardzo się też cieszymy z tego, co tutaj było napisane, że decyzję biorę na siebie, więc no wielkie brawa należy się dla Dawida Ociepy. Przypomnijmy, jest to komentator Summer TV, nazywany też głosem Summeru, więc mimo że komentuje zawody na żywo, to jednak tutaj też w MLŻ się pełni ważną funkcję, to też właściwie jeden z komentatorów też dzisiaj w roli sędziego zawodów. A więc czekamy jeszcze raz na pełną obsadę tego biegu. Daniel Wojewoda, Bartek Kawicki, Kamil Nowak oraz Mateusz Johnson. A teraz na budce pojawiają się żużlowcy Torunia, którzy domagają się przywrócenia tej decyzji. Być może jeszcze chcą odbyć tutaj powtórkę, ale jeżeli to był lag, no to wydaje mi się, że faktycznie ta powtórka powinna pójść w pełnym składzie, ponieważ to nie było przeszkodzenie wyjeżdżania z krawężnika. Jeżeli by Kamil Nowak wyjechał z Krety i wtedy przeszkodził zawodnikowi przeciwnika, no to wtedy oczywiście decyzja nie mogłaby być inna jak wykluczenie zawodnika w kasku białym, ale tutaj przez lag, no wydaje mi się, że to nie powinno mieć miejsca. Tutaj sporo zawodników czasami ma te problemy z internetem, więc to powinno być raczej traktowane jako po prostu pech, a nie jako wyznacznik tego przeszkodzenia. Żużlowcy już wyjeżdżają na tor, podczas dwóch minut uruchomiony, parkowacze cały czas otwarte, więc jedziemy jeszcze raz w biegu 13. Daniel Wojewoda z pierwszego pola, z drugiego Bartek Krawicki, dalej Kamil Nowak i ponownie spod płotu zaprezentuje się Mateusz Johnson. O, widać po prostu, że obie ekipy nie były zadowolone z tej decyzji. I Torunianie i Gdańszczanie chcieli szukać argumentów i tym razem znowu Gdańszczanie wygrali tutaj tę batalię z sędzią. No mimo, że nie wygrywają na torze, to jednak potrafią wygrywać na budce sędziowskiej, co jest naprawdę niesamowitą sprawą. No ale tak czy siak ekipa Torunia już na pewno mecz wygrała. Gdańszczanie, nawet jeżeli dobrze zakończą to spotkanie, to i tak nic mi to zbytnio nie da. Tymczasem zniknął nam z serwera kierownik startu Michał Bułka. Czekamy cały czas na pana kierownika, który po prostu wyszedł z serwera. Nie wiadomo, co się stało, czy crash Minecrafta, czy o co tam poszło. Ja patrzę, na budce jeszcze cały czas siedzi, więc nie wiadomo. Co się tam stało? Ale widzimy, że Dawid Ociepa też potrafi te opcje kierownicze spełniać. Zresztą były takie przypadki, że sędzia sam ustawiał zawodników, tak chociażby to robili to kiedyś Bartek Kunto czy Gracjan Woźniak. Żużlowcy Gdańska już systemy prawidłowo. Jeżeli chodzi o żużlowców Torunia, jeszcze poprawki do zawodnika w kasku niebieskim, czyli do Bartka Krawickiego. Czekamy jeszcze cały czas na to, że Bartek Krawicki zechce się tutaj ustawić prosto, bo chyba stoi faktycznie trochę za krzywo. Tak jest. Ja nie wiem, czy puści to sędzia. Powinien jednak zwrócić znowu uwagę do niego w kasku niebieskim. Wrócił nam kierownik startu, także miejmy nadzieję, że szybko usunie się z toru. Tak jest, już się usunął. Powinna być za chwilę komenda Olgi spuszczona, także jedziemy powtórkę biegu 13. Wojewoda żółty, niebieski Krawicki, biały Nowak, czerwony Johnson, 43 Toruń, 29 Gdańskie Wybrzeże. Toruń już na pewno to spotkanie wygrał i zgarnia pełną pulę i wraca na podium pierwszoligowe. A tymczasem wygłaszamy z biegiem 13. Znowu to był start Wojewody, świetnie też Johnson i zrobił, znowu robi to samo popularny Matic, albo po prostu CJ. Czyli po prostu wygrywa ostatni lot, teraz pikuje do krawężnika i już ma bardzo dużą przewagę nad rywalami. Drugi jedzie Kamil Nowak, trzeci jedzie Bartek Krawicki, który jedzie po swój pierwszy punkt dzisiaj, a daleko, daleko z tyłu jedzie Daniel Wojewoda, któremu dzisiaj totalnie nie idzie. Ja widzę, że może po prostu tog mu nie leży. Tak więc, no, ogromnego pecha ma dzisiaj ekipa Gdańskiego Wybrzeża. Mocno jednostronne nam się zaczyna robić to spotkanie, no ale można powiedzieć, że chyba to można się było tego spodziewać, że tutaj Gdańszczanie nie będą mieli żadnych szans w starciu z rozpędzoną a toruńską
maszyną. Ostatni wygrywacz już pokonał Mateusz Johnson. Czekamy tylko, jaki to będzie czas. To jest 44,75. Rekordu Toruń nie ma, ale też pojechał dość szybko te cztery okrążenia. Kapitan Torunia. Drugi jest Nowak, trzeci Krawicki, czwarty Wojewoda. 47 do 31. A więc ekipa Torunia jest blisko zdobycie 50 punktów. W dwóch meczu już tych punktów mają 96. Więc jest duża szansa na to, że ekipa Torunia osiągnie 50 punktów w meczu oraz 100 punktów w dwóch meczu, co jeszcze bardziej pogrąży tutaj ekipę z Gdańska. Jeżeli chodzi o bieg 14, tutaj będzie jedna ZZ-ka i to będzie chyba Daniel Wojewoda. Zaraz sprawdzę, kto tam jechał w ekipie Gdańska. Jechał Mateusz Bieńkowski, jechał Nikonem Wiśniewski, jechał już Daniel Wojewoda, czyli najprawdopodobniej pojedzie kapitan Maciej Kebab, chociaż jak wiemy, to sam kapitan decyduje, więc na te decyzje musimy jeszcze poczekać. Tymczasem Dawid, to ciebie prosi jeszcze o chwilę przerwy, więc musimy się jeszcze uzbroić w cierpliwość, jeżeli chodzi o bieg 14. Ale już chyba wszystko jest ok, skoro sędzia napisał, że możemy jechać. Jest jeszcze jedna zmiana. Szymon Barański za Bartosza Jensena, a za Kamila Patleka wystartuje Łukasz Kaczmarek jednak, a nie Maciej Kebab. I za chwilę ruszymy z biegiem 14, czyli przedostatnim biegiem dzisiejszego wieczoru. Pewne jest to, że Apator Toruń wróci z 3 punktami, a Gdańszczanie będą mieli nad czym jeszcze potrenować, bo nie zaskakują się Gdańszczanie. No cóż, pierwszy po taśmie ustawia się zawodnik w kasku żółtym, czyli Łukasz Kaczmarek. Po jego lewej stronie ustawi się z rezerwy Szymon Barański, potem Mateusz Bieńkowski i pod samej kredy w kasku czerwonym Sawery Orzejski. Już wszyscy zawodnicy stoją pod taśmą, jednak kierownik startu jeszcze poprawia niektórych zawodników. Jednak za chwilę powinniśmy ruszyć z biegiem 14. Tak. Banery zostają zdejmowane i za chwilę zaświeci nam się zielona lampka i rozpoczniemy bieg 14. Jeszcze chyba jakieś poprawki ma kierownik startu, jednak nie. Czekamy chwilę. Mamy Algit, zielona lampka. Aś mam w górę, kto najlepiej, żeby znowu para toruńskich aniołów. Jednak nie wciskać tam Mateusz Bieńkowski przed zawodnika z Opatora Toruń, Szymona Barańskiego. Z przodu jedzie Ksawery Olżerski, za nim jedzie Mateusz Bieńkowski, trzeci Szymon Barański, daleko z tyłu zawodnik w kasku czerwonym Łukasz Kaczmarek. Cały czas będzie chciał gonić Mateusz Bieńkowski, jednak się teraz odbił i czy wykorzysta to Szymon Barański? Nie, ale jednak się zbliża. Ależ atak Szymona Barańskiego przy kredzie Apator Toruń na 5 do 1. Mateusz Bieńkowski na pewno nie będzie chciał się poddać, jeszcze będzie próbował wyprzedzić Szymona Barańskiego, jednak ten jedzie niesamowicie. Mamy koniec biegu, Apator Toruń na 5 do 1, 3 punkty. Sawer Olżejski 2, Szymon Barański 1 punkt, Mateusz Bieńkowski i bez punktów w tym biegu Łukasz Kaczmarek. I za chwilę przejdziemy do biegu 15, czyli ostatniego biegu tego wieczoru, ale także i biegu nominowanego. Tak, i przypomnijmy, że tutaj w biegu 15 najlepsi punktujący zawodnicy z danej drużyny jechać muszą. Z pozostałych zawodników kapitanowie sobie mogą wybierać. Jeżeli chodzi o ekipę Torunia, no to tutaj niespodzianki nie będzie. Bartek Sokołowski będzie musiał się zaprezentować po raz szósty, ale dla niego to będzie raczej czysta przyjemność niż kara. Więc wielkie brawa należy się do tego zawodnika, który dzisiaj jedzie po prostu fenomenalnie. Ale jeżeli chodzi o ekipę Gdańska, no najlepiej punktuje Bartosz Bieńkowski, to on się zaprezentuje i najprawdopodobniej wystartuje albo z Łukaszem Kaczmarkiem, albo pomimo wszystko z Maćkiem Kebabem. No wydaje mi się, że faworytem do tego do jazdy w tym wyścigu będzie najprawdopodobniej chyba Maciej Kebab. Ale zobaczymy, co sam kapitan tutaj zarządzi. Wiemy, że za chwilę kapitanowie będą wybierać
zawodników do biegu 15, czyli ostatniego biegu tego wieczoru. A jeszcze tutaj dopiero jest dobudowywana ścianka do wybierania pulsaktowych. Wiemy doskonale, że ten stadion był przenoszony tutaj na serwer ligowy i ta ścianka niestety uciekła. Chociaż nie w takiej Coś... kolejności, panie streamerze. Teraz jest wszystko ok, więc za chwilę zawodnicy będą mogli wybierać. Kapitanowie Maciej Gebab i Mateusz Rzęsa pewnie już skład już przygotowali, więc czekamy tylko na potwierdzenie tego w właśnie na ściance. Widzimy, że pierwszy podchodzi. Widzimy, że pierwszy podchodzi już kapitan gospodarzy Mateusz Johnson. Na pewno Bartek Sokołowski. Zaprezentuje się tylko, w którym kasku zobaczymy dzisiejszego lidera toruńskiego Apatora. W kasku koloru niebieskiego, ponieważ widzimy, że w kasku czerwonym pojedzie Ksawery Olżejski, co też chyba niespodzianką nie jest, bo Ksawerex ma punktów 11, a więc jest drugim najlepiej punktującym zawodnikiem. Ale co tutaj kapitan stawia na dwóch najlepiej punktujących zawodników i chyba chce po prostu dobić ekipę gdańskiego wybrzeża. No zobaczymy, jak drużyna pod przewodnictwem Maćka Kebaba odpowie, jeżeli chodzi o skład tego wyścigu. Widzimy, że już jest wpisywany zawodnik w kasku koloru białego i to jest Mateusz Bieńkowski. Czyli ten najlepiej punktujący zawodnik z ekipy GKS-u. A kto pojedzie w kasku żółty? Czy to będzie Maciej Kebab, czy może jednak zostanie swoją szansę Daniel Wojewoda, a może ktoś inny? Łukasz Kaszparek jednak się zaprezentuje. A więc zawodnik, który ma 6... który ma, dobrze widzę, tak, 6 punktów, więc też najlepiej, dwóch najlepiej punktujących. I widzimy, że jednak widzimy, że mamy błąd w programie, więc panie sędzio, prosimy o poprawkę. Chyba sam się chyba jeszcze chce upewnić z tego sędzia, ale już widzimy, że wszystko jest poprawione, także możemy za chwilę ruszać. 52 do 32. No mocno jednostronne spotkanie nam się zrobiło w tej drugiej części, gdy jeszcze nie walczyli, ale no niestety ekipa Torunia była o ten jeden poziom wyższa dzisiaj. Bieg 15, a więc ostatni raz dzisiaj swoją czujność zachowują kierownik startu Michał Bułka oraz sędzia zawodów Dawid Ociepa. 57 minut trwa to spotkanie, co i tak jest dobrym tempem, biorąc pod uwagę, że mieliśmy jeszcze dwie taśmy, dwie dość mocno kontrowersyjne sytuacje, więc pomimo nawet tych spekulacji, to i tak tempo tego spotkania uważam za bardzo szybkie. W kasku czerwonym Ksawery Olżejski, pole Beka z grzuty, Łukasz Kaszmarek, pole za kask niebieski Bartek Sokołowski i spod spotu w kasku białym Mateusz Bieńkowski. 52 Toruń, 32 Gdańsk. W dwóch meczu jest 101 do 71. No tutaj to już nie ma nawet na co patrzeć na wynik dwóch meczu, bo to jest już deklasacja ekipy Torunia, która w tym momencie, przypominamy państwu, wraca na trzecie miejsce w klasyfikacji pierwszej ligi. Za chwilę banery dostrzegane. Tak jest kierownik startu Michał Buka. Po raz ostatni usuwa banery z przed startu, a więc będziemy mogli za chwilę rozpocząć ostatnią gonitwę tego wieczoru. Olżejski, Kaczmarek, Sokołowski i Bieńkowski też ma w górę. Czy będzie czysty komplet Sokołowskiego? Chyba tak, bo siedzie znowu startuje. No i proszę bardzo, jak pięknie Bartek Sokołowski się sprawdza. No dzisiaj to jest, no, to jest na pewno objawienie tego spotkania i MVP. Trzeba mu to oddać. 3 razy poprawiał rekord toru, co jest na pewno wielkim osiągnięciem. I teraz proszę zobaczyć, znowu świetnie jedzie drugi Olżejski, a Gdańszczanie jadą po prostu daleko, daleko z tyłu, żeby po prostu dobieg ukończyć. Widzimy Kaczmarek jedzie trzeci, a Bieńkowski no teraz daleko, daleko z tyłu. Spacerowym tempem jedzie, byleby nie zostać zdublowanym i byleby do mety dojechać. Ostatnie okrążenie rozpoczyna już w kasku niebieskim Sokołowski. Drugi jest Olżejski, trzeci jest Kaczmarek. Daleko z tyłu jedzie Łukasz Bieńkowski. 5 do 1, a czysty komplet, no to ja Bartek Sokołowski. Jeszcze jaki czas? 44-45. No rekordu tym razem nie ma, ale najważniejszy efekt jest taki, że 18 punktów, więc duży komplet zainkasował Bartek Sokołowski. Dla niego
Tak jak wcześniej wspomniałem, trójka, dwa punkty Ksawery Alarzyńskiej, punkt Łukasz Kaczmarek, bez punktu Mateusz Bieńkowski. 57 do 33, no to jest totalna deklasacja ekipy z Torunia. I Gdańszczanie mają na czym myśleć, jeżeli chcą jeszcze tutaj coś zabłysać w tej lidze, no bo na razie wygląda to naprawdę bardzo miernie. Torun się cieszy, Gdańszczanie niestety smutni. Widzimy, kręcą jeszcze tutaj Bączki i Ksawery Alarzyński i Bartek Sokołowski. Cieszą się tutaj z kibicami. A Gdańszczanie na pewno nie mają zbytnio powodów do radości, no bo po prostu przegrali na własne życzenie. Bardzo słabo startowali i gubili punkty na dystansie, można powiedzieć, w bardzo łatwy i głupi sposób. Ocena tego meczu? No w skali od 1 do 10 to chyba takie mocne 5 na 10. Też tak uważam. Niektóre biegi były emocjonujące, ale większość meczu była bardziej jednostronna i były duże odległości między zawodami, ale fajnie też było poglądać niektóre biegi, w których było naprawdę ściganie obydwu ekip. Robimy sobie teraz chwilkę przegwień, niech nasze gardło trochę ochłoną. Widzimy się za chwilę na Midzone, porozmawiamy z bohaterami tego spotkania i zaprosimy już później Państwa na jutro, ale to za parę chwil. Robimy sobie teraz chwilkę przerwy, także widzimy się za chwilę w Mixzone. Ekipa Torunia gładko ogrywa ekipę ze Zeskiego Wybrzeża. Ze mną bohaterowie dzisiejszego spotkania. Dzisiaj nietypowo, bo w trzyosobowym składzie z ekipy gości Maciej Kebab, a z ekipy gospodarzy Mateusz Johnston oraz niepokonany Bartek Sokołowski. Witam was, panowie. Witam. Cześć. Witam. No to zacznę najpierw od drużyny zwycięskiej. Zacznę od tego, który dzisiaj był bohaterem. 3 razy pobijałeś rekord Toru, Bartku, i byłeś niepokonany. Jak ten duży komplet smakuje? I to jeszcze przed waszą publicznością. Cudownie smakuje ten komplet. CJ boli, że nie ma już rekordu i boli go ta taśma. Dokładnie. Jeszcze lepiej zwycięstwo smakuje, jak CJ jest smutny. Aha. Zostawmy to na razie. Dzisiaj fantastycznie startowałeś się. Powiedz, czy to jest kwestia treningu, czy raczej nastawienia na to spotkanie? Trening raczej. Dużo trenowałem. Przez ten tydzień może nie, ale ogólnie. Dużo pracy wkładam w ten tor. To jest to jakby takie moje dzieło małe. I chcę być na nim najlepszy. Czy jest właśnie przeprowadzka na nową motoarenę była dla ciebie na plus, czy jednak tęsknisz trochę za tym starym stadionem? Zdecydowanie na plus. Nie ma żadnych, nie ma w ogóle opcji, że na tamtym byśmy jeździli. Yes, in plus. Wracacie w tym momencie na trzecie miejsce i na tę chwilę playoffy ze Śląskiej Świętokowice. Czy jeżeli utrzymałaby się taka sytuacja, że jedziecie ze Śląskiem ten ćwierćfinał, to stawiacie siebie w roli faworytów wtedy, czy jednak nastawiacie się jednak, że to będzie bardziej wyrównana para? No myślę, że stawiamy się tutaj zdecydowanie w roli faworytów, chociaż nie lekceważąc Śląska, bo utarł nam nosa, pamiętam, w fazie zasadniczej w meczu pierwszym na wyjeździe. Na pewno to będzie wyzwanie na torze właśnie Śląska. Ale myślę, że powinniśmy sobie poradzić, szczególnie, że
Mamy zdecydowanie mocniejszy skład niż wtedy. Jest podbudowany. Jesteśmy, moim zdaniem, zdecydowanie zmotywowani do zwycięstwa i przejścia dalej. No i co, na podbój Sparty. No właśnie, kolejne spotkanie to właśnie z pojedynek ze Spartą Wrocław. Jak nastawienie właśnie na to spotkanie? Bo właśnie, to... nie, z Bellevue, z Bellevue teraz. Z Bellevue, tak. No właśnie, jak to, no tak czy siak jedziecie z liderem pierwszej ligi, jak u was nastawienie? Bo na pewno ta wygrana daje wam takiego dodatkowego kopa, że jednak możecie tę ekipę Manchesteru ugryźć. Myślę, że jesteśmy Myślę, w stanie. Że jesteśmy w zasięgu. Jesteśmy w zasięgu, patrząc po tym, jak co ostatni mecz pokazał, że Świętochowice sobie nieźle tam poczynały na wyjeździe w Manchesterze, więc myślę, że mamy zdecydowane szanse, żeby ugryźć nosa, tak samo jak ugryźliśmy, troszeczkę podgryzaliśmy Spartę na wyjeździe. Była tam do zwycięstwa naprawdę niewiele, ale na szczęście się... Na szczęście dla Sparty się udało im wyratować. My będziemy walczyć o Ekstraligę i to jest nasz pierwszorzędny cel. No właśnie, będziecie chcieli też na pewno ugryźć nosa Manchesterowi z tego względu, że w pierwszym meczu siebie przegraliście minimalnie, tam chyba 6 punktami bodajże, więc na pewno będziecie chcieli dokonać z Manchesterem? Zemsty, tak. Nie, z Manchesterem to akurat przegraliśmy 60 ileś, bardzo mocno. To było też no, spowodowane, pamiętny mecz też, tam dużo się dymów działo na trybunach, na stadionie w Parku Maszyn, ale myślę, że no, punkt bonusowy jest kompletnie poza zasięgiem, ale mamy szansę na starcie się dość mocno z pierwszą drużyną tabeli. No to chyba spojrzałem na inny mecz, to nieważne, no więc tak czy siak, widać po prostu u was dobre humory, tego się trzymajmy. Teraz przechodzę do ekipy Gdańskiej Lubrzeża, która dzisiaj była, no, mocno niedysponowana, pojedyncze wyścigi udało się wygrać, ale co, panie kapitanie, zawiodło dzisiaj? No, zawiodło wszystko. Początkowo miał być zupełnie inny skład. Ja nawet nie miałem jechać w tym meczu zasadniczo. No, nawet się to nie nastawiałem, po prostu miałem oglądać i im tam pomagać. Ale początkowo się wysypał Jakub Jakubowski, który tam miał jakieś korepetycje czy coś. Potem jeszcze Kamil Patlek stwierdził, że nie będzie na meczu i zostanie zawodowym graczem Fortnite. I no i też na pewno punkty drużyny też nie dysponowały. No. Starty to był główny problem. No właśnie, bo rzadko udawało się te starty wygrywać. Utrzymujecie na razie 5. miejsce, ale póki co trafiacie na ekipę Sparty Wrocław. Co zamierzacie poprawić, żeby jednak w tych playoffach troszeczkę bardziej zabłysnąć? Bo na razie póki co ekipa gdańska wygląda bardzo miernie. Starty na pewno. I no i żeby nauczyć ich na innych torach, na wyjazdowych, też bardziej tak trzymać ten krawężnik. To też jest najważniejsze. Swojego indywidualnego występu rozumiem, nie możesz być zadowolony, bo to jest tylko pić z bonusem, no ale też czasami twoja forma jest niestety troszeczkę jednak poniżej oczekiwań. A tu cię zaskoczę, jestem zadowolony właśnie ze swojego występu, bo nawet niestety nie oczekiwałem, tym bardziej, że przez większość biegów miałem zazwyczaj po jakieś 120 ileś pingu, więc tutaj liczyłem na jakieś, nie wiem, 2 punkty, no to ważne, że bym dojeżdżał do tej mety i ewentualnie bym wyprzedzał zawodników, jakby się tam poodbijali. No też się zapytał o Kamila Patleka, który dzisiaj był zastępowany. Dlaczego dzisiaj ten zawodnik nie mógł być do dyspozycji? Tak jak mówiłem, został zawodowym graczem Fortnite. A, okej. Myślałem, że mówisz o Jakubie Jakubowskim. No tak, czasami jednak potrafi się zacząć i nie słuchać. No ale tak, no ale niestety też jestem tylko człowiekiem. No dobrze. Chcę zapytać jeszcze o jedno nazwisko. Daniel Wojewoda dzisiaj tylko 5 punktów i nie wygrał w ogóle wyścigu. Co z jego formą jest nie tak? No, na pewno, no, na odwrót tak jak u nas. On ma dobre starty, ale na dystansie, no, nie potrafi tego utrzymać. Albo wjedzie gdzieś za szeroko, albo zahacza o krawężnik, no to trzeba z nim na pewno dystans dużo poprawić. No i to chyba tyle, żeby stał się dobrym zawodnikiem. Z tego co pamiętam, kolejne spotkanie mieliście jechać z Wandą Kraków, ale już wiemy doskonale, że nie pojedziecie, więc w ostatniej kolejce jedziecie do Wrocławia. I trzeba przyznać, że idziecie na bardzo trudny teren. Jakie są nastawienie na spotkanie na Stadionie Olimpijskim? Przejechać ten mecz, tam poznać tor, bo najprawdopodobniej w playoffach z nimi pojedziemy i żeby tam poznać tor i w playoffach coś pokazać. Dobrze. Dziękuję wam panowie za poświęcony czas. Gratulacje dla Torunia, ale też brawa dla Gdańska za to, że próbowali tutaj wyszakować jak najlepszy wynik. Tyle. Jeszcze ten. Sprawdziłem, tak, dla samej czystej ciekawości 52-35 było chyba. Coś takiego. Okej, okay,
Dzięki za potwierdzenie. Tyle. Tyle, jeżeli chodzi o Mixzone. Bohaterami tej Mixzone dzisiejszej byli Maciej Kebab, Mateusz Johnson oraz Bartek Sokołowski. Dziękuję wam, panowie. Dziękuję. Dzięki. Dzięki. Mecz na motorenie zakończony 57-33, Mixzone zakończona. Podsumujmy sobie jeszcze to spotkanie. Najpierw ekipa Gdańska, która dzisiaj pojechała naprawdę słabo, ale w pewnym momencie tak naprawdę pokazała, że potrafi walczyć. Może przeczytajmy sobie. Punktację gości. Numer 1 Kamil Patlek, który nie wystąpił w dzisiejszym meczu. Jechał w ramach ZZ-ki. Numer 2 Maciej Kebab. 5 plus 1. I to wychodzi średnia 1,50. Pod trójką Łukasz Kaczmarek 7 punktów. Średnia 1,17. Numer 4 Kamil Nowak. 4 plus 1 w 4 startach. Pod piątką Daniel Wojewoda 5 punktów w 5 startach. Pod szóstką Kacper Dudziński 3 punkty w 4 startach. I pod siódemką Mateusz Bieńkowski 9 plus 1 w 6 startach. Warto też dodać, że jechał też Nikodem Wiśniewski, jeden raz, ale punktów nie zdobył. W ekipie Torunia Szymon Bobel w 8 plus 1 w startach 4. Tylko jeden punkt Marta Kakałickiego, ale też ważny punkt na wagę zwycięstwa. Leszek Wokulski dzisiaj był zastępowany. Ksawek Alżejski 13 i 2 bonusy w startach 6. 10 plus 2 w 5 startach Mateusz Johnson. Niepokonany w 6 startach 18 punktów Bartek Sokołowski. Kapitalny występ nowego rekordzisty toru na motoarenie. Bartosz Jensen dzisiaj przegrywał z internetem, ale dwie jedynki udało mu się dowieść. Z kolei Szymon Barański dowozi cenne 5 punktów i bonus. Jutro kolejny dzień z MLZ-em o 18:00 na stadionie przy ulicy Hetmańskiej w Rzeszowie. Stary Rzeszów podejmie PSZ Poznań, więc stacie Żurawi ze Skorpionami. Otworzy nam tę rzeszową sobotę o 20:00 na stadionie Millennium w Cardiff. Szósta runda cyklu Grand Prix. A ze stadionów w Toruniu żegnają się oraz w niedzielę drużynowy Puchar Województw. Tak, drugi półfinał oczywiście w Pile, jeżeli dobrze udało tak mi się zauważyć. Także dziękujemy ci, Wojtku, za tą poprawkę. No cóż, czekamy z cierpliwością na każdą z tych imprez. A my już żegnamy się z Toruniem, a nasza lokomotywa już pędzi i zatrzyma się na stacji
przy ulicy Hetmańskiej w Rzeszowie. Mecz Toruń, Kotra Gdańsk komentowali dla Państwa Kacper Wiśniewski oraz Rafał Sergak. Życzymy dobrej nocy oraz widzimy się już jutro na kolejnych transmisjach. Dobranoc Państwu. Dobranoc. Dobranoc.